Cześć! Jesteśmy w Łodzi, w Kuźni Centrum Atletyki, gdzie na zaproszenie Ani Andrzejewskiej pokażę Wam jeden dzień z przygotowań do pierwszej walki na gali Fame MMA. Ja już nie mogę się doczekać, myślę, że Wy również, także zapraszam serdecznie. Moja rola, przygotowanie jej pod kątem motoryki, jeżeli chodzi o stójkę, ponieważ jesteśmy w składzie trzech trenerów i staramy się uzupełniać się nawzajem. Ja jestem od pracy kickbokserskiej. Staramy się popracować, jeżeli chodzi o nie, o eksplozywność, szybkość, no obicie jej w stójce. Jest silna dziewczyna, ale jest jeszcze nad czym pracować, więc no, staramy się jak najbardziej profesjonalnie ją przygotować do walki. To przykładowy trening jest w zależności od tego, jaki mamy plan i jak się jakby z ekipą trenerską tutaj dogadujemy. Staramy się robić proste kombinacje, ponieważ jestem zwolennikiem prostoty, jeżeli chodzi o walkę w MMA. Dochodzą od jednego do trzech ciosów, więc staramy się, żeby to nie było zbyt skomplikowane, żeby nie było takiego zwanego fencing na tarczach, tylko solidna praca. Oprócz kombinacji skupiamy się na takich podstawowych uderzeniach wykonywanych w bardzo specyficzny sposób. Mamy też swoje sekrety przygotowania, o których oczywiście nie możemy mówić. Oczywiście to jest, staramy się jakby bardzo przekrojowo podchodzić do tematu. Wiadomo, że w walce może być wszystko. No, staramy się tak pracować, żeby głowa dobrze zapracowała w trakcie walki. Tak? Anka ćwiczy 2 do 4 razy stuje. Dodatkowo jeszcze z Marcinem Bandlem pracuje, jeżeli chodzi o parter i zapasy. No to jest gość najwyższej półki, więc no też się tam skupia na tej płaszczyźnie. Więc mówię, informujemy się, współpracujemy, staramy się, żeby to wszystko się zazębiało i chodziło jak szwajcarski zegarek. Nie zakładamy porażki, tak jak zawsze, bo to jest bez sensu. Rywalka bardzo fajnie kopiąca, bardzo w ogóle ciekawa osoba zawodniczka. Nie hejtujemy, staramy się, żeby dziewczyny dały sportowe widowisko, żeby tam nie było żadnych tam wulgaryzmów, żeby dziewczyny po prostu się ponawalały fajnie i solidnie, dały jakąś fajną, po prostu ciekawą walkę, gdzie pokażą, co potrafią. Tak. Mogę powiedzieć, że przygotowania opierają się o 3 bloki, bo mieliśmy na tyle dużo czasu, że opłacało się wygospodarować 3 osobne takie bloki, które możemy periodyzować. W pierwszym skupiliśmy się na absolutnych podstawach. Ania ma niesamowitą siłę, jest bardzo sprawna, ale miała pewne braki w motoryce i przede wszystkim we wzorcach oddechu. Od tego zaczęliśmy naszą pracę. Próbowaliśmy troszeczkę inaczej podejść do tematu oddychania i do tego, jak się porusza. Na tym budowaliśmy balans strukturalny, czyli chcieliśmy trochę przywrócić jej pełną sprawność obręczy barkowej i bioder, a teraz, kiedy do przygotowań zostało nam tylko miesiąc czasu, skupiamy się tylko na wytrzymałości siłowej. Natomiast ta wytrzymałość siłowa dobrze, gdyby była zbudowana na solidnych fundamentach, no i próbowaliśmy ten pierwszy etap, pierwszy okres poświęcić właśnie na nie. Aktualnie skupiamy się po pierwsze na tym, żeby uruchomić ją po całym okresie treningowym, czyli priorytetem to są treningi techniczne, są treningi z ekspertami od sztuk walki, od systemu walki. Ja jestem tylko po to, żeby mogła te treningi przeżyć i czerpać z nich jak najwięcej. W związku z czym każdy trening zaczynamy od przeglądu ciała, z czym jest największy problem, gdzie które zakresy ruchu wymagają uwagi, które tkanki są bardzo mocno napięte. Poświęcamy im najwięcej uwagi, potem mamy rozgrzewkę i aktualnie skupiamy się na wytrzymałości siłowej. W wytrzymałości siłowej wiemy, że walka będzie trwała około 2 minuty. W związku z czym na te 2 minuty musi mieć naprawdę dużo paliwa i musi szybko się regenerować po 2 minutach na pełnym gazie. Jeśli chodzi o przewagę siłową, to jestem ja absolutnie pewny. To znaczy Ania jest na tyle silną dziewczyną, jest jedna z silniejszych kobiet, z jaką kiedykolwiek trenowałem i wyniki mówią same za siebie. W związku z czym jeśli chodzi o przygotowanie siłowe, nie ma dla niej przeciwniczki, nie tylko Fame MMA, ale podejrzewam, że w wielu profesjonalnych sportach, również tych opartych o prawdziwą formułę MMA, gdzie zawodniczki mają dużo większy staż, to ustępowałyby jej warunkami siłowymi. W związku z czym to, na czym mogę się skupić, czyli właśnie wytrzymałość siłowa, mogę tylko powiedzieć, że jest bardzo dobrze i dużo lepiej niż poziomu tego zaczynaliśmy. Aniu, dziękuję Ci za zaproszenie. Widziałem, w jaki sposób dzisiaj trenowałaś. Jestem pełen podziwu, dlatego mam do Ciebie kilka pytań. Przede wszystkim powiedz mi proszę, dlaczego zdecydowałaś się na zmianę dyscypliny? Jako zawodniczka sportów sylwetkowych i ogólnie jako sportowiec uważam, że warto sprawdzać się. Warto otwierać się na nowe możliwości, nowe wyzwania. Zmiana
Zmiana też dlatego, że chcę się przekonać, czy w ogóle jakiekolwiek mam szansę w tej dyscyplinie i jak sama będę osobiście się czuła. A jak oceniasz swoje szanse w MMA? Na obecną chwilę nie trenuję długo. Przygotowuję się do pierwszej walki. Za dużo sama nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę myślę, że po pierwszej walce mogę stwierdzić, ile się nauczyłam, ile wykorzystałam w walce swoich możliwości, których się uczyłam na treningu. I myślę, że tak naprawdę dopiero przekonam się. Miałem okazję rozmawiać z twoimi trenerami. Myślę, że jesteś w dobrych rękach. A jeśli każdy trening wygląda tak jak ten dzisiejszy, który widziałem, to ja jestem spokojny i myślę, na pewno będę trzymał kciuki. No, przede wszystkim wkładam całe serce na każdym treningu. Niestety na tym to polega, że jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć, to bez ciężkiej pracy ciężko cokolwiek mieć, wygrać. Powiedz mi proszę, czemu zgodziłaś się na zbijanie tak dużej ilości walki? Jako zawodniczka sportów sylwetkowych przechodząc do sztuk walki, dokładnie MMA, jako jedyna akurat w federacji Fame MMA jestem zawodniczką dosyć mocno zbudowaną, więc nie oszukujmy się, że ta waga była zdecydowanie wyższa niż u innych zawodniczek przez większą masę mięśniową. A żeby tak naprawdę walczyć z jakąkolwiek z zawodniczek z tej federacji, musiałabym ważyć i tak mniej. Więc można to określić, że rzuciłam trochę sobie sama dosyć sporo na barki, robiąc 16 kilo, przygotowując się akurat do tej walki i robiąc 16 kg w dół. Podjęłam się tego tylko dlatego, żeby przekonać się i udowodnić samej sobie, nie komuś, a samej sobie, że będę potrafiła to zrobić. Nie ma rzeczy niemożliwych, są ciężkie. No nie oszukujmy się, masę mięśniową, którą wypracowałam przez lata i będąc akurat w sportach sylwetkowych, teraz muszę w większości ją gubić, ale nigdy nie mówię, że nie można do tego wrócić. No właśnie, a co dalej ze sportem sylwetkowym? Jeżeli chodzi o sport sylwetkowy, na obecną chwilę no to odstawiłam, czyli treningi siłowe, takie stricte pod pracę nad sylwetką. Nie mówię, że do tego nie wrócę. Dlaczego? Udało mi się zdobyć kartę, tak naprawdę dla mnie najważniejszy tytuł Karta Pro. I przede wszystkim wrócę na scenę, nie wiem kiedy, czy to będzie za pół roku, czy za rok, czy może za 5 lat, żeby sprawdzić się jako zawodniczka już tej wyższej klasy z tymi najlepszymi zawodniczkami. Tam już jest poprzeczka dosyć bardzo wysoko podniesiona i same przygotowania do tego i móc stanąć z zawodniczkami tak wysokiej klasy jest naprawdę dużym dla nas gdzieś tam osiągnięciem. I dla mnie dużym marzeniem móc sprawdzić się z takimi zawodniczkami, więc tylko dlatego wrócę również do tego sportu. I tego serdecznie ci życzę, na pewno będę trzymał kciuki. Porozmawialiśmy już sobie trochę o MMA, jak i sportach sylwetkowych. Powiedz mi proszę, która z tych dyscyplin jest dla ciebie łatwiejsza i dlaczego? Czy któraś z tych dyscyplin jest łatwiejsza? Żadna. Jak jedna, jak i druga dyscyplina, czy sporty sylwetkowe, czy MMA, wymagają od nas dużo pracy, dużo ciężkiej pracy i dużo włożonego serca. Tu i tutaj nie mogę powiedzieć, no różnią się tylko tak naprawdę treningi. MMA to jest mata, sport sylwetkowy to jest w większości tak naprawdę siłownia. Jeżeli chodzi o dietę, jest tak samo, trzeba ją trzymać i tutaj, więc nie ma nigdzie tak naprawdę łatwiej. Jeżeli chcemy być dobrym sportowcem i zawodnikami, to trzeba i tutaj włożyć dużo serca i pracy. Wspomniałaś coś o żywieniu. Powiedz proszę, jak wygląda obecnie twoja dieta? Od praktycznie roku współpracuję z cateringiem Sobibox. Jako sportowiec jestem bardzo zadowolona. Zawsze posiłki mam na czas. Są bardzo smaczne. Dla sportowca przy tak dużej ilości jednostek treningowych w tygodniu, dość dużej ilości pracy, to jest naprawdę dość duże odciążenie. Nie trzeba stać gotować, wszystko jest gotowe, a w dodatku bardzo, bardzo smaczne. Jeżeli chodzi o catering, bardzo mi pomaga w tym, że w trakcie przygotowań i przy zgubieniu tak dużej ilości wagi, przy 16 kg, przygotowując się do walki, naprawdę ułatwiło mi to, bo dość sporo już rzuciłam, a ponad połowę. Ta mała część została, ale myślę, że gdyby nie catering i gdyby nie to ułatwienie,
to nie byłoby też tak łatwo, a jednak głowa odciążona jest od tego, że coś już jest gotowe, a w dodatku smaczne i... Czyli współpracując z cateringiem dostajesz posiłki na czas. Czas, który musiałabyś poświęcić na gotowanie, możesz poświęcić na treningi i jednocześnie już udało się zgubić ponad 8 kg. Tak, ponad połowa jest już tak naprawdę za mną. A jak do tego, co robisz, podchodzą twoi najbliżsi i rodzina? Czy masz od nich wsparcie? Jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o przyjaciół, jeżeli chodzi o podopiecznych, zawsze mam tutaj duże wsparcie. Jakąkolwiek tak naprawdę dyscyplinę bym nie wybrała, czy to właśnie był sport sylwetkowy, czy teraz sztuki walki, zawsze mnie wspierają, zawsze wierzą w to, co robię. Doceniają to, ile serca wkładam. Więc tak naprawdę, czy by była zawsze przegrana, czy wygrana, oni zawsze są ze mną. Więc za to tak naprawdę cenię sobie, że cokolwiek bym nie robiła i w jaką stronę szła, zawsze idą i zawsze wspierają. A jak przebiegają twoje przygotowania do walki? Przychodzi ci to z łatwością, czy może jest to trudniejsze niż sądziłaś? Sport sylwetkowy, a sztuki walki dosyć sporo się różnią, więc w żadnym sporcie nic nie przychodzi z łatwością. Trzeba dużo, dużo pracy włożyć. Treningi między sportami sylwetkowymi a sztukami walki dosyć sporo się różnią. Tutaj jest praca nad kondycją, praca zupełnie na innej płaszczyźnie, czyli jeżeli chodzi o MMA, to jest dla mnie zupełnie coś nowego. Tam mamy siłownię, więc są dwie różne płaszczyzny. Nie jest to łatwe. To ile serca włożyłam i ile pracy włożyłam tak naprawdę w przygotowanie, przekonamy się w walce. Czyli bez względu na to, jaką dyscyplinę wybierzesz, musisz dawać z siebie 100%, by osiągnąć sukces. Tak. A jak wyglądają twoje treningi i ile masz ich w tygodniu? Jeżeli chodzi o ilość jednostek treningowych w tygodniu, jest ich dość sporo. Dwie takie jednostki treningowe są dziennie. Raz można powiedzieć parter, raz stójka. Każdy gdzieś tam trener ma ustalony plan, w jakim się przygotowuje. No i do tego muszę niestety dorzucić ilość jakąś tam określoną cardio, no bo nie oszukujmy się, jak jest waga do zrzucenia, no to sama ona nie spadnie. A jak oceniasz swoje szanse w starciu z rywalką? Jak oceniam, jako sama będąc zawodniczką, ja dam z siebie wszystko, dam z siebie jak najwięcej. Nie znam tak naprawdę Karoliny, widziałam jakąś tam walkę w internecie, za dużo o niej nie wiem, ale tak naprawdę nie ma co porównywać tego, co było, a trzeba samemu sprawdzić to, co będzie. Ja ci życzę samych sukcesów i będę trzymał kciuki 6 marca. Dziękuję. Ja osobiście od siebie chciałabym zaprosić do wykupienia pay-per-view z mojego linku. Dzięki temu wspieramy Maję Chorą na SMA. Nawet 15% rabatu na zamówienie z kodem SUVIYOUTUBE.